Witam wszystkich na mojej kolejnej lekcji obsługi Photoshopa dla początkujących. Dzisiaj będziemy nakładać flagę państwa lub klubu sportowego na daną twarz. Najlepiej wybieramy zdjęcie, które kadrowane jest twarzą do nas całą. To będzie najlepszy efekt. Ja tutaj wybrałem moją twarz, na której będziemy pracować, żeby nikogo nie urazić. Więc zaczynamy. Otwieramy sobie plik z naszą twarzą, którą chcemy obrabiać. Nakładać flagę. Zapisujemy sobie ten plik jako PSD. Nazywamy sobie jak to tam chce. Kopiujemy tą warstwę. Nadajemy nazwy, żeby nam się wszystko nie pogięło. Ja się tak nazywam. Trzymam lewy klawisz Ctrl G. Robimy pierwszą grupę. Też nazywamy imieniem. Najeżdżamy na warstwę z naszym głównym zdjęciem. Trzymam lewy kontrol, naciskamy J. Robimy kopię. Napiszemy Marcin Flaga. Wynosimy ponad tą grupę. Znowu naciskamy Ctrl G. Tworzymy następną grupę. Napiszemy imię flaga. Mamy teraz te dwie grupy. Tą grupę chowamy na razie. I teraz te zdjęcie nasze. Trzymamy lewy Ctrl U. Nasycenie. Klawisz U. Nasycenie ciągniemy w lewo na minus 100. Znowu trzymamy Ctrl L Levels, poziomy. I będziemy musieli jakoś tak zrobić, żeby nam tam, gdzie mamy skórę, było jaśniejsze. Nie wiem, czy mi się to tak aż bardzo uda, to bym musiał tu siedzieć długo. Ale powiedzmy tak, ok. Wybieramy narzędzie do zaznaczania. Nie wiem, co chcecie, czy pędzlem, czy na wektorach. A dla początkujących to raczej na wektorach, nie? Wybierzemy szybkie zaznaczanie. Narzędzie szybkie zaznaczanie. Oznaczamy sobie twarz tam, gdzie chcemy. Odznaczamy tam, gdzie są włosy. Trzymając lewy Alt, dodajemy zaznaczenie. Trzymając lewy Shift. Coś takiego. Trochę mam za duże to promień tego. 13 pikseli powiedzmy. Oznaczamy sobie te wszystkie włosy. To wszystko oznaczamy. O tak. Wciskamy narzędzie popraw krawędź. Trzymamy lewy klawisz i trzymamy i rysujemy tam, gdzie chcemy mieć. Gdzie mamy jeszcze za kola, na przykład gdzie ja mam za kola. Tam, gdzie jeszcze jest. W wyjściu, w output zaznaczymy maska warstwy. OK. To jest nasza maska warstwy. No to nawet nie zaznaczyło mi trochę za kol, bym musiał na tym posiedzieć, ale nie jest źle. Bo tam na przykład nikt by mi nie malował może. To jest nasza maska. Możemy ewentualnie popoprawiać tutaj w taki sposób. Klikamy na maskę. Pamiętamy, tu nie na zdjęcie, tylko na maskę. I tak o, czarny kolor nam zabiera zaznaczenia, biały dodaje. Czyli zrobimy tu inwersję, pędzel.
I tu jeszcze sobie skórę zaznaczamy. Okej. Tu bym sobie zaznaczył jeszcze. Ale bym musiał wziąć fado. Nie, to nie będzie, to za dużo będzie roboty. Na razie to zostawimy, te moje zakola. Znowu robimy inwersję czarny na górę. Zwiększamy sobie trochę rozmiar pędzla. I odrysowujemy sobie nasze oczy i usta. Na razie tak zróbcie mniej więcej, później poprawimy. End usta. Okej, to jest nasza warstwa z zaznaczonymi oczami, odznaczeniem oczami, ustami. Zniesiemy na chwilę Ctrl Invert. Takie coś. Ok. Klikamy, trzymamy lewym klawiszem i przypisujemy tą maskę całemu naszemu folderowi. Ok. Teraz otwieramy plik sobie z naszą flagą, którą chcemy. Ja wybierałem szachownicę Division 303. Bierzemy narzędzie zaznaczenia, zaznaczamy cały obiekt. Ctrl copy. Zamykamy ten plik. Klikamy Ctrl V. Pozycjonujemy sobie tą. Widzicie? Przesuwa nam całą. Całą nam przesuwa. Ctrl, lewy Alt Z. Cofamy się. Wywalimy sobie tą warstwę na zewnątrz. Na samą górę damy, sorry, na razie. Damy krycie 50%, żebyśmy widzieli, jak to wypozycjonować ją sobie tutaj. Powiedzmy coś takiego. Klikamy Enter i przenosimy ją z powrotem tutaj nad Marcin Flaga. Coś takiego. Tu powinniśmy też mieć opcję ustawienia. OK. Enter. Teraz klikamy na blending, czyli na mieszanie, na multiply, pomnóż. Krycie wrócimy sobie. Nasze krycie wrócimy do 100. Nawet tak powiem, że fajnie wyszło, że tutaj mam, tutaj tak też biały. OK. Zachodzi. Damy nazwę sobie Division 303 Tadeusz Kościuszko. Duplikujemy sobie tą warstwę jako kopię i temu damy krycie na 20, a ten zostawimy tak jak jest, 80. To za dużo. Na 20, 80. Okej. Spróbujemy jeszcze zobaczyć tutaj jasność, kontrast. Nie, tutaj nic nie zdziałamy. Musimy tutaj pomanipulować krycie. Trochę zmniejszymy.
Multiply. Ściemnianie nie. Jako pomnóż. Ok. A zrobimy zwykły profil na chwilę jeszcze. Kopię tą usuniemy. I teraz zrobimy pomnóż. Krycie 100. Coś takiego. Teraz wybieramy sobie narzędzie smużenie i porobimy tutaj trochę, żeby to było wyglądało, że to naprawdę ktoś nam namalował, a nie Adobe. Porozciągajcie sobie tą krawędź jakoś tak, jak tam wam pasuje. Żeby było widać, że to ktoś malował, ale też nie do przesady. O. Ja bym tak zostawił. Teraz wchodzimy na maskę. Ściągniemy sobie na 19. Na 19. Sorry, nie smużenie, tylko pędzel. I dokładamy tego białego koloru tu. Gdzie chcemy mieć jeszcze grafikę, widzicie? O. Oczodoły. Myślę, że tak zostawimy. Możecie jeszcze sobie smużenie poprawić, żeby to wyglądało. Musicie pamiętać, jak przełączacie warstwy tutaj, to jest bardzo ważne, nie? Bo wtedy widzicie, nie zadziała. Widzicie, o co chodzi? To jest właśnie dla początkujących. Ok. Myślę, że to będzie fajnie, tak jak jest. Będzie można popracować jeszcze nad innymi kombinacjami, ale na razie mi się wydaje, że to powinno dla Was wystarczyć. Można jeszcze się pod nasyceniami pobawić innymi rzeczami. Jeszcze umieszczę jeden z moich klubów sportowych. Wyłączamy tą warstwę Division 303. Enter. Czyli jak cała maska przechodzi, musimy taką edycję do tyłu. Wyrzucamy ją na samą górę. Zrobimy krycie na 29. Zmniejszycie sobie to, czy zwiększycie jak chcecie. Ok. Dajemy z powrotem tu. Krycie 100. Pomnóż. I w ten sposób osiągamy taki efekt. Pomnóż. Ok. Pozycjonujemy sobie tą warstwę jak chcemy. Powiedzmy tak.
W ten sposób na przykład mamy Kestel Gorzów. Tak wygląda to. To chyba na tyle w tym poradniku. Jeśli jak chcecie wyeksportować sobie do Facebooka czy do czegoś, rozmiar na przykład 800, cyk. Jakość oczywiście maksymalna, i tak Facebook pogarsza jakość i dajecie sobie jakąś tam nazwę, co tam chcecie. To by było na tyle. Do zobaczenia w następnej lekcji.